jestem bardzo szczęśliwy. Jest to dla mnie, można powiedzieć, spełnienie marzeń, bo jako dziecko marzyło się o tym, żeby bywać na zgrupowaniach reprezentacji, tym bardziej przed tak wielkim turniejem, jakim są Mistrzostwa Europy, bo wydaje mi się, że po Igrzyskach i Mistrzostwach Świata jest to trzeci jakby pod względem rangi turniej na świecie. Także bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że znajdę się też w tym składzie już docelowym na Mistrzostwa Europy. Będę robił wszystko, będę trenował ciężko, żeby tam się dostać, a zobaczymy, jak będzie. Chwila wytchnienia rzeczywiście była po kwalifikacjach olimpijskich. Opalony odrobinę jestem, mimo że nie byłem na wakacjach egzotycznych. Kilka dni wolnego spędziliśmy w Gdańsku i spędziliśmy bardzo, bardzo miły czas. Później dopaliłem się na kortach tenisowych, gdzie starałem się utrzymać dyspozycję, przynajmniej tą fizyczną, i wybiegać na tyle, żeby tutaj przyjechać w dobrej dyspozycji. Myślę, że zwariować się nie damy, mimo napiętego bardzo kalendarza, który oczywiście co roku działacze nam fundują. Niestety trochę balansujemy na krawędzi tego ryzyka posiadania i nabycia nowych kontuzji. Mam nadzieję, że w końcu jakaś refleksja na ten temat kiedyś będzie miała miejsce i kalendarz zostanie odrobinę mądrzej planowany. Myślę, że przede wszystkim ważne jest to, jak teraz wrócimy, tak? I ten proces powrotu, pomimo wszystko niezbyt długiej przerwie, raczej chcemy, żeby był bardzo łagodny, tak? Zawodnicy zaczęli bardzo spokojnie od trenowania na piasku, żeby nie obciążać troszeczkę tych stawów, kolan i zaadaptować ich do tego skakania już na twardym podłożu na hali i do tych obciążeń, które ich czekają w najbliższych dniach. Najbliższe tak naprawdę 10 dni będziemy już trenowali ściśle siatkarsko. Można powiedzieć, że od jutra zaczynamy normalne treningi siatkarskie 6x6 i będziemy poprawiali oczywiście to, co uważamy, że możemy poprawić. Nawet biorąc pod uwagę i analizując troszeczkę naszą grę z Ligi Narodów, Memoriału Wagnera, z samych eliminacji w Gdańsku, jest co poprawiać, zawsze jest co poprawiać. Więc chcemy się jak najlepiej przygotować do Mistrzostw Europy. Tak na dobrą sprawę Wilfredo jest z nami krótko, jak popatrzymy. Jak popatrzymy na skalę tego, jak długo inni zawodnicy są w tej reprezentacji. Więc myślę, że ważne jest to, żeby troszeczkę wdrożyć jeszcze Wilfredo w to, jak gramy. Myślę, żeby się troszeczkę lepiej zgrał z rozgrywającymi. I do tego na pewno też będziemy dążyć. Jesteśmy tutaj do 6 września. 8 września spotykamy się wieczorem w Spale i praktycznie po 3 dniach wyruszamy już do Holandii na Mistrzostwa Europy. Nie gramy żadnych meczów kontrolnych, natomiast to też jest spowodowane troszeczkę tym, że ta pierwsza runda Mistrzostw Europy jest dość długa. Mamy 5 meczów do rozegrania i to też są mecze, w których będziemy pewnie mogli, trener na pewno będzie chciał troszeczkę porotować w tych spotkaniach i na pewno będziemy mogli sprawdzić dużo wariantów gry, żeby być jak najlepiej przygotowanym na tą i w miarę wypoczętym na kolejną rundę Mistrzostw Europy i taki jest plan. Dla mnie 1,5 tygodnia czasu to już wystarczająco, żeby zatęsknić za tą piłką do siatkówki. Z chęcią ogromną naprawdę przyjechałem tutaj do Arłamowa, tym bardziej po takim turnieju, gdzie osiągnęliśmy swój główny cel na ten sezon reprezentacyjny. Oczywiście w tej chwili musimy przestawić sobie trochę w głowie jeden pstryczek i z powrotem skupić się, w pełni zmotywować na kolejne wyzwanie, bo to nie jest łatwe, kiedy od kilku miesięcy, jak nie od roku, mówi się o tym, że turniej w Gdańsku jest zdecydowanie najważniejszy na ten sezon. Ten turniej wygrywamy i wszyscy są w euforii. I teraz są kolejne cele, trzeba właśnie zejść na ziemię i my w tej chwili to robimy poprzez ciężkie treningi i przez ciężkie treningi, które jeszcze nas ciągle czekają, staramy się wypracować dobrą dyspozycję, którą mam nadzieję pokażemy na Mistrzostwach Europy. Graliśmy w 4, tak? Było nas 4 na Lidze Narodów, także myślę, że była rotacja, każdy dostał swoje szanse. Na pewno Fabian i Grzesiek są doświadczonymi rozgrywającymi, więc oni już jakby pokazali wielokrotnie, na co ich stać. My z Marcinem jesteśmy tymi wchodzącymi, tak to można nazwać, którzy chcą dopiero osiągać sukcesy. Także co, no, my z Marcinem na pewno będziemy chcieli rozwijać się, iść do przodu. No i co, myślę, że jeżeli to wszystko będzie dobrze wyglądało i w klubach będziemy regularnie grali, to naprawdę może być dobrze.